Witajcie moi drodzy, ja jestem Krix i dzisiaj po raz kolejny odpakowanie paczki z Hobbylink Japan. Jest to na dobrą sprawę druga paczka, która przyszła do mnie w styczniu. Zobaczymy co się w niej dokładnie znajduje. Powinny być tu bodajże trzy figurki, przynajmniej z listu przewozowego. Tak by wynikało. Ja bym się tak zastanowił, to chyba czeka mnie jeszcze jedna paczka właśnie z Hobbylink Japan. Mam nadzieję, że dobrze liczę i sobie wszystko wysprawiam, ale jakoś tak końcem roku wysłałem ostatnie, końcem 2020 wysłałem ostatnie rzeczy, więc powinny być trzy paczki i na dobrą sprawę chyba dwie paczki z innych sklepów. Tak czy inaczej, odpakujemy, zobaczymy co tutaj do mnie dokładnie przyszło. Całe szczęście, nie wiem od czego to zależy, ale kolejna paczka, która doszła bez udziału urzędu celnego. Wiadomo, przeszło to przez urząd celny, ale nie dowalili mi żadnego cła, co mnie naprawdę mega cieszy, bo może jakieś góry pieniędzy bym nie zapłacił, ale każda dopłata nie jest fajna. Tak więc otwieramy, zobaczymy co tutaj dokładnie się znajduje. Ja widzę, że przez to, że tych figurek jest trochę w tych paczkach, no to raz, że mam materiału na więcej dni, to na dobrą sprawę te paczki zaczynają się ze sobą pokrywać w momencie jak je dostaję, a publikacja ostatniego odpakowania, no, nie będziemy mieć wszystkiego naraz. I dobra, ja sobie tutaj podglądnę co jest i będę zaraz wam pokazywał zabezpieczone woreczkami z powietrzem. Są trzy figurki. Co mnie cieszy, tym razem bez żadnych dodatkowych zgnieceń na zewnątrz. Widzę, że dwie figurki zostały zgrzane razem. I tak, pierwsza figurka. Jest to o dziwo i niespodziewane, jest to figurka Rem. Dokładnie figurka nazywa się, już wam mówię, bo nie pamiętam tych wszystkich nazw. Jest to Pretty Little Devil. Czyli jak zresztą widać, Rem w stroju diabełka. Na dobrą sprawę teraz nie mogę sobie właśnie przypomnieć, czy była też w tej wersji RAM. Ja już jestem stary, więc mam zawodną pamięć. No ale tak czy inaczej, za około 70 zł. Figurka od firmy Taito, więc mogłem, tak jak już nieraz wam mówiłem, kupić w ciemno. No to kupiłem. Zobaczymy na odpakowaniu jak ona wygląda. Ja pewnie skończę ten materiał i zabiorę się za nagrywanie odpakowań, bo jeśli nie zrobię tego od razu, no to potem będzie mi się coraz trudniej za to zabrać. I tu mam jeszcze na dobrą sprawę dwie zgrzane razem figurki. Pewnie chcieli, żeby to nie latało. No dobra, jak zrywali to troszeczkę, jedno pudełko nadgnieci. Teraz zobaczymy, może odda jak rozetnę folię. Czasem robią dziwne rzeczy. Zakładam, że ma to wszystko na celu zabezpieczyć przesyłkę. No. Ogólnie nie narzekam. Ale mogliby mimo wszystko czasem troszeczkę bardziej uważać. Dobra, troszeczkę mi te pudełka pozgniatali. To jedno widzę, że ucierpiało najbardziej. Ale nie ma tragedii. I tak, ponownie tam to skrócimy. Kurde, rzuciłem trochę mocniej. I mamy tutaj, zróbmy tak, od firmy Furiu, czyli będzie to zapakowane, oczywiście zabezpieczone w teksturę. Jest Rem jako syrenka i mamy też do kompletu
RAM jako syrenkę. I w tym wypadku Fairy Tail Series Ram The Little, tu pewnie było Mermaid, tylko że ucięli to za figurkę również 70 zł, bo są to jak w większości u mnie price figures, więc te takie tanie nagrodowe figurki. No i moja kolekcja Rem i Ram powiększyła się o kolejne okazy. Tak się zastanawiam, albo zrobimy pojedynczy film, albo zrobimy dla nich zbiorczy. Sobie pomyślę, zależy jak będę miał humor. No, ale tak czy siak, trzy figurki, 70 zł, 70 zł i 70 zł. Dwie od Furio, jedna od Taito, sklepu Hobby Link Japan z wysyłką. Za wysyłkę zapłaciłem jakieś 130 zł za taką paczkę. A no, to sobie możecie łatwo policzyć, ile powiedzmy to kosztowało. No. Dobra, nie będę się więc za bardzo rozgadywał. Poczekajcie na odpakowania, a my widzimy się niedługo. Właśnie przy odpakowaniach o tych figurach. Chyba, że przyjdzie mi coś ważniejszego. Zobaczymy. Dobra, dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.